Praktyczne wskazówki, część trzecia. Jeśli już budujemy system lub jesteśmy w jego trakcie, pamiętajmy o jednej bardzo ważnej kwestii – optymalizacji rynkowej. Chociaż może wydawać się ten temat dość błahy, to jednak optymalizacja systemowa jest szalenie ważna. Dlaczego? Otóż rynki się zmieniają. Potrafią się zmienić z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień lub miesiąca na miesiąc. Wpływa na to naprawdę wiele aspektów. Od danych makroekonomicznych, które potrafią zmienić dynamikę rynku, po decydentów politycznych, którzy też potrafią bardzo szybko wpłynąć na to, jak warunki rynkowe wyglądają. Dlatego pamiętajmy o jednej bardzo ważnej kwestii. To system ma działać dla nas, a nie my dla systemu. Dlatego optymalizacja systemowa jest szalenie istotna. W jaki sposób system powinien być optymalizowany? Przede wszystkim powinniśmy brać pod uwagę to, podczas jakich warunków budowaliśmy system. Jeżeli system był budowany przy dynamicznym rynku, musimy pamiętać o tym, żeby spowolnić elementy w systemie podczas rynku bardziej skonsolidowanego. Przyjrzeć się, jak działa obecnie skonsolidowany rynek i dopasować odpowiednie wskaźniki do tego, aby móc wykorzystać jego potencjał. Z kolei przy znowu wybijanym range'u, przy dużej dynamice i przy powrocie do tego, co lubimy najbardziej, czyli większej dynamice, musimy pamiętać o tym, żeby przyspieszyć te elementy, by wykorzystywać jak najlepiej sygnały, a nie czekać, aż rynek odjedzie zanadto daleko. Więc optymalizacja systemowa jest trzecim bardzo istotnym krokiem.